Cześć, witam wszystkich. Nowy nabytek, szafka narzędziowa Craft Dele 263 elementy. Coś takiego. Trochę już ją doposażyłem swoimi. Taka mała recenzja. Zobaczymy, co to będzie. Tutaj też mała szafka. Tak jak widać. Ostrość kiepska, mnie to nie chce łapać. O, teraz. Jakości kluczy jeszcze nie sprawdzałem. Zobaczymy później. W pierwszej szufladzie, tak jak widzieliście, drugie śrubokręty małe, elektryczne, krzyżaki tam trochę płaskich i próbówka. Tutaj trzecia, młotek gumowy, młotek 300 gramowy zwykły, tam jakieś wrzuciłem swoje pierdy, które tam gdzieś miałem. Klucze, tak jak widać, niby coś tam, no zobaczymy, co to jest. Nic ciekawego na razie nie sprawdzałem, nie wiem, zobaczymy później. Dół taki elektryczny bardziej, tak samo wrzuciłem tutaj, tu ściągacze do zegarów, obcinaczki, jakieś płaskoszczypce. O, już tapeciak to mój, obcinaczki te drugie też moje, jakieś tam Chińczyki. Szafka dolna to już taki mój badziew tam pozbierany ze stołów, gdzie się walał, co naprawdę. Na dole wrzuciłem wiertarkę, lutownicę, takie tam wszystko, co było. Boczna szafka podobno jest na oleje, ale to podobno. No i na szafkę można położyć 630 kg, to co piszę, ale wątpię, żeby to wytrzymało 630 kg. Także zobaczymy, zrobię recenzję później, jak z pół roku ją poużytkuję, to wtedy się dowiemy, co to było i co to jest. Pozdrawiam wszystkich. Zapraszam na mój kanał.